Cześć, tu Agata. Kolejny abstrakt, portret duszy. Jest to osoba, jest to starszy mężczyzna. Co mogę o tym powiedzieć, obrazku? Jak widzicie, tło jest zielone, był zielony kolor. Były tu różne odcienie, bo był zieleń perłowa, zieleń taka szmaragdowa, troszkę z białym wymieszana. Po namalowaniu zielonego tła namalowałam te czerwono-niebieskie, czerwono-fioletowe wiry. Jest 5 tych wirów, 2 duże, 3 takie mniejsze. Po namalowaniu wirów namalowała mi się ta osoba. To jest właśnie ta postać tutaj, taka troszkę rozmyta. To jest ta osoba. I ona jest połączona, widzicie, takie różne to są kreseczki. Obraz całkowicie malowany szpachelką. Także są to wzory takie ze szpachli. Ostre takie linie, proste. Ta osoba jest połączona z tymi wirami i ja mam takie wrażenie, że on idzie i jakby ciągnie za sobą te 5 wirów. I one, tak jak spadochrony, takie duże, rozpostarte spadochrony, hamują tego człowieka. Tak jakby w nie wiał wiatr. I jak się ma takich 5 spadochronów, to raczej, rozpostartych, to raczej ciężko jest iść do przodu. Także jest tu jakaś sprawa z tymi wirami. Kolory bardzo przyjemne, bo niebiesko, zielono, białe. I te wiry też są takie całkiem fajne, różowo-czerwone. Natomiast czerwony kolor to jest ta pierwsza czakra podstawy, czyli uziemienie, bardzo duże uziemienie. Życie w materii, pieniądze, stanie na obu nogach. Tego człowieka właściwie nic nie jest w stanie przewrócić. Żadna sytuacja życiowa, on sobie da radę. Natomiast ta materia, to życie tu ziemskie bardzo go obciąża. Tak jak mówiłam, takie 5 spadochronów go hamują. Nie ma tutaj tego życia duchowego. Jest ta zieleń, czakra serca, niebieski, indygo, trzecie oko. Ale na tyle, ile ja znam tą osobę, to to uziemienie dominuje życie tej osoby. Ta osoba właściwie też jest tutaj taka czerwona, czerwono-różowa. I on idzie w taką przestrzeń, idzie do przodu, nie ogląda się za siebie, natomiast hamują go wiry. Właściwie tyle mogłabym powiedzieć. Wymiar 70x90, papier akwarelowy, akryle. Dosyć dużo tutaj farby było nałożone. Powiem, że ten obraz był, no męczyłam się przy nim. Malowałam go w ogóle w nocy, zaczęłam go malować o 22:00. I skończyłam go przed 2:00 w nocy z przerwami na schnięcie. Tutaj był taki jeszcze jeden wir, gdzie są takie te 3 pasy, półkola takie, to tam był jeszcze jeden wir, ale później go zamalowałam i dodałam tego niebieskiego. Jest to taki typowy abstrakt. Zapraszam.